Hello! Witam Was w niedzielę. Nie wiem, co powinnam powiedzieć. W ogóle nie mam soczewek na oczach, więc w ogóle siebie nie widzę. Ale tak. Chciałabym zająć sobie dzisiaj czymś głowę, więc postanowiłam, że nagram sobie vloga. No. I witam Was. Co u Was? Ja wstałam, przeniosłam się na kanapę, bo często tak robię w niedzielę, jak nie mam nic zaplanowanego, to z łóżka przenoszę się na kanapę i to jest świetne uczucie, oczywiście z moją kołdrą i będę teraz oglądać film, który poleciła mi koleżanka. No i opowiem Wam po filmie, jak mi się podoba. W ogóle tu mam taką kreskę, że pokazuje mi, czy trzymam równo aparat, czy nie. I ona się cały czas rusza i ja widzę to, jak się rusza. No nieważne, w sensie telefon. No i tak, na buzię nałożyłam sobie moją ukochaną maskę. Ja mam gdzieś tutaj do pokazania. To jest Laneige, taka. I to jest sleeping mask, ale ja czasami zapominam jej nałożyć wieczorem, albo wieczorem nakładam sobie pielęgnację. I potem rano, jak mam jakiś taki dłuższy poranek, to sobie ją na kilka godzin zostawiam. I to jest naprawdę moja ukochana maska. Ona jest świetna, bardzo tak nawilża, koi, a ja teraz stosuję takie pielęgnację taką, że mam tak retinoidy, potem stosuję kwas i potem nawilżenie, taki skin cycling, to się chyba tak nazywa, przynajmniej na TikToku. I teraz jestem w tym dniu nawilżania, bo mam suchą skórę, więc nałożyłam sobie tą maskę. Wow, ile można mówić o masce, ale ona jest świetna i najgorsze, że już mi się kończy. Muszę sobie kupić ją. Wiem, że jest jeszcze jakiś inny kolor, chyba niebieski, ale ta jest dla takiej skóry chyba, teraz wam powiem, nie wiem, dla takiej problematycznej, czyli takiej jak moja. No, wypiłam już kawę i zrobię sobie jeszcze śniadanko i włączam ten film. No, możemy jeszcze wylosować jedną kartę na dzień dobry w niedzielę. Czekajcie, zaraz wam pokażę, o co chodzi. Więc mam takie karty z We Are Not Really Strangers, w ogóle kocham to. Mam różne edycje, a ta edycja to jest taka Self-Reflection Edition. I ja je sobie często losuję i sobie na nie odpowiadamy. Mam nadzieję, że to nie będzie jakieś hardkorowe pytanko. No niestety wylosowało się trudne. Okej, muszę się nad tym zastanowić i sobie odpowiedzieć w serduszku, ale myślę, że tak, no. Myślę, że na pewno tak. A jak jest u Was? Możecie nie musicie odpowiadać mi. Odpowiedzcie sobie w serduszku. Dobra. To lecimy dalej. Dobra, więc witam Was w moim... Będziemy robić fascynujące śniadanie. Będą to... Będzie to kanapki z awokado. Jeśli kroję teraz mój ukochany chleb, uwaga, z Biedronki, z żadnej tam rzemieślniczej piekarni. To jest chleb całe ziarno i ja go kocham całym moim serduszkiem. On jest przepyszny. Dobra, ukroiłam. Mam tutaj połówkę awokado z wczoraj. Nie wiem, na macie co to zabrać. Chciałabym to... O, udało się. Świetnie. Wow! Zastanawiam się, czy wypić sobie kakao z piankami,
herbatę z cytryną. I wiem, że herbata z cytryną będzie na pewno rozsądniejszą wersją niż kakao na śniadanie. Zawsze mam takie pewne ręce, ale dobra. I z drugiej strony przecież kakao na śniadanie brzmi jak coś po prostu... No co się musi wydarzyć, nie żadny podarek. Sama w domu, więc nie będę mówił. Czytaj Mikołaj. Kakao na śniadanie, bo ja? Tak, kakao na śniadanie. Why not? Muszę to zjeść, coś tak robić, no bo nie zostawię takiego kawałka, bo już go nigdy nie zjem. Ugotowała się woda na herbatę, więc to jest czas decyzji. Kakao na śniadanie, czy herbata na śniadanie? A może kawa? Dobra, robię herbatę. Dostałam od mojej siostry na święta taką świetną herbatę. Ja jestem w ogóle, kocham herbatę. Kocham herbatę całym moim serduszkiem. Muszę zrobić porządek w tej szafce. Więc po prostu... cały kubek herbaty. Ukroję sobie jeszcze. I to jest, wiecie, śniadanie dla jednej osoby, a zrobiłam taki bałagan. Tak, wiem, że nie powinno się wciskać cytryny do wrzątku, ale nie chce mi się czekać. Zostało mi tyle chleba, ale... Nie wiem. Ten kubek przysłania świat, kubek z pęka. Tak wyglądają moje... A, nie widzicie. Zaraz wam pokażę. Daję trochę soli. Trochę pieprzu. I trochę sezamu czarnego. Dobra, więc chyba gotowe. Już wam pokazuję. Tak wygląda moje śniadanie. Tutaj widzicie real life. I tutaj w ogóle jest karma Bubusia, dlatego że Amorek nie ma zębów, nie może jeść chrupków, a Bubuś kocha chrupki, więc Amorek nie skakuje na górę. No to jest skomplikowane, ale dobra. Moje śniadanie. Moja herbata. I idę na kanapę. Are there any decent men in this city, Thomas? How many times do I have to tell you? You don't get to chime in on this. Okej, hej, witam was w moim beauty koncipu. Wymyłam.
wziąłem prysznic. Zostało mi z 20 minut filmu do obejrzenia, ale chciałam jeszcze wziąć prysznic wcześniej. W ogóle musicie mi coś wybaczyć, bo ciężko mi jest zabrać myśli. No, ale dobra. Przechodzimy do... Muszę się szybko pomalować. W ogóle zrobiłam wczoraj czerwone pranie, co oznacza mak. Co oznacza, że teraz będziecie mi widzieć codziennie w czerwonych rzeczach. Dlatego, że no, jak często robi się czerwone pranie? Bardzo rzadko. Ja mam bardzo mało czerwonych rzeczy, więc żeby się nazbierało do wyprania, no to niestety. To się tak kleja. Mój make-up na dzisiaj to BB Cream Arborian. Świetny jest ten krem. Moja skóra wraca do siebie po byciu nie u siebie. I ostatnio robię tak, że od razu nakładam korektor, bo mi się nie chce. Tu. Biorę pędzel. Muszę kupić sobie nowe pędzle, bo moje pędzle to jest już ich ostatnie dni. A my są ze mną, ile mam lat? 9 lat, nie no, może przez 8. Zobaczcie, jak on ładnie wygląda na buzi. W ogóle ten film świetny, bardzo mi się podoba. Jeszcze nie wiem, jak się skończy. Zostawiłam sobie to na deser, ale bardzo fajnie. A, to się nazywa, ten film się nazywa The Grief. I opowiada o żałobie. A o czym by innym? Korzystam na tym, że nie ma w domu Mikołaja, bo on by mi powiedział, że nie mogę takich filmów oglądać. Bo on zawsze mówi, że musisz oglądać wesołe filmy, bo potem masz taki nastrój. Potem o tym myślisz, po co sobie tak dorzucasz i wiecie, takie gadki. Jest mega słodki, bardzo chcę, żebym się nie smuciła. Ale this is who I am. Ja cieszę się, że zaakceptowałam ten czerwony kolor w moim życiu. Bo ja zawsze się ubieram na czarno, beżowo, szaro i... trochę nudne. Dobra, myślę, że jest okej. Jeszcze trochę tu. Okej. Okay. Już mi się nic nie chce. I taki ostatni. Nie chcę mi się w ogóle używać pudrów, nic mi się nie chce. Więc używam Maka. To jest taki różobrązer. Bardzo nie lubię mieć mokrych włosów. Zaraz je wysuszę. Bardzo mi to wkurza. Zawsze mam je zamknięte w ręczniku, ale podobno to jest dla nich niezdrowe. Tego musicie nawalać dużo, żeby po prostu wyglądać fresh. Widzę, to inaczej wygląda w kamerze, inaczej na żywo. Może jakiś róż też do tego dodam.
To jest róż z... O, o, ładny. Z Nude Sticks. Jak wam mija weekend? Ja mam jutro dzień wolny i zamierzam pojechać na Halabanaha kupić warzywa. Rozrywki starszych ludzi. Ciekawe, czy ktoś policzył, ile zajmuje kobiece zrobienie makijażu w życiu całym. Idę trochę pudru, bo nie lubię pudru strasznie. Dałam tu. No i tak. No i już. Chyba wszystko. Coś na ulicę. Jaką mamy dzisiaj ochotę na perfumy? Czekajcie. Może to, bo to pachnie latem. Elo! No dobra. To ja idę wysuszyć włosy, tutaj szybko ten mes posprzątam. No, widzimy się potem. Tak w ogóle wygląda moja stacja do makijażu. Tutaj macie wszystkie rzeczy, których ja używam. To są moje rzeczy. I to. I tu jest takie śmieszne lusterko, które dostałam. Tu jestem. Glossier. You look good. Witam was z nad mojego rosołu. Śmieszne jest to dla mnie trochę, że bulion, w sensie, że rosół stał się bulionem kolagenowym. Znaczy, różni ludzie gotują rosoły. Niektórzy używają tylko kurczaka. Ale jak już gotujecie, to warto do niego dodać kostny, bo w tym się znajduje bardzo dużo rzeczy potrzebnych dla pracy mózgu i w ogóle. I ja mam tutaj taki przepis z książki Happy Food. Jak jeść, żeby być szczęśliwym. Że taki bulion jak się mówi, zawiera? Tak. I zawiera glicynę, jak się gotuje taki szpik kostny, która ma działanie uspokajające. I takie kojące dla mózgu. Więc ja często bardzo lubię. No i ma bardzo dużo kolagenu, czyli zdrowa skóra, kości i mózg. Pyszny. Czy wy też macie szufladę wstydu? Muszę ją posprzątać i nie wiem, co tu się wydarzyło. Chciałabym wiedzieć, ale nie wiem, wow.
idę z tabletkami na codzienność. Kupiłam sobie roślinki, byłam w Loży Point, ale nie nagrywałam, bo byłam mega zafascynowana roślinkami. Kupiłam sobie kwiatka, kupiłam ziemię i w ogóle i zaraz będę to przesadzać. Ja muszę cały czas coś robić, żeby mieć zajętą głowę. No. Dobra, to już chyba się widzimy z domu.